Ograniczenia pandemiczne zostały wygaszone i spółdzielnie mogą po dwuletniej przerwie organizować walne zebranie swoich członków. W spółdzielni mieszkaniowej Hutnik w Ostrowcu Świętokrzyskim zebranie, na którym zostaną wybrani nowi członkowie Rady Nadzorczej oraz przedstawione zostaną wyniki finansowe spółdzielni, zaplanowano na pierwszą połowę września. Spółdzielnia, pomimo tej sytuacji związanej ze spłatą zobowiązań wynikających z realizacji układu, zamknęła ubiegły rok zyskiem bilansowym na poziomie około 430 tysięcy złotych. Także na walnym zgromadzeniu będzie przedstawiona uchwała co do podziału tego zysku. Oczywiście, no niestety, ale będziemy w pierwszej kolejności proponować, żeby gro tej kwoty znowu poszło na spłatę układu. Porozumienie, o którym wspomina prezes Maciej Spurek, zostało zawarte w 2018 roku przez ówczesny zarząd spółdzielni. W myśl zapisów układu z wierzycielami spółdzielnia musi do 2027 roku spłacić 9 milionów 950 tysięcy złotych zadłużenia. Na koniec pierwszego półrocza bieżącego roku spółdzielnia była winna 4 miliony 700 tysięcy złotych. W tym roku zapłacono wierzycielom już blisko 600 tysięcy złotych i były to środki ze sprzedaży majątku i z pieniędzy odzyskanych od dłużników. Te pieniądze w normalnej sytuacji mogłyby być przeznaczone na remonty zasobu. Jednak jest to kwota duża, bo 1 300 tysięcy. Gdybyśmy to nie przeznaczali na układ, tylko na remonty zasobu, no to jest to poważny zastrzyk finansowy. No ale niestety musimy zrealizować układ, żeby spółdzielnia wyszła na prosto. Dłużnicy Hutnika nie mogą spać spokojnie. Od połowy kwietnia została przywrócona możliwość eksmisji czy licytacji komorniczej z nieruchomości. Na ten moment w spółdzielni są 24 wyroki eksmisyjne do realizacji i około 36 licytacji. Terminy pierwszych eksmisji wyznaczono na połowę lipca, a rekordziści mają na swoim koncie nawet 50 tysięcy złotych zadłużenia. O eksmisji mówimy głównie w przypadku lokali, które są objęte umowami najmu. I tych podmiotów, takich osób, to wynika ze specyfiki spółdzielni mieszkaniowej Hutnik, bo ona powstała na bazie lokali zakładowych i tam wszyscy właściwie mieli umowy najmu. I takich przypadków jeszcze w tym momencie umów najmu mamy około 191. I jeżeli wśród tych osób zdarzają się osoby, które są notorycznie zadłużone, no to mamy procedurę eksmisyjną. Natomiast w przypadku osób posiadających własność już na przykład wyodrębnioną, które też zalegają z opłatami, bo takie osoby też się zdarzają, procedura wygląda trochę inaczej, bo egzekucja jest jak gdyby poprzez sprzedaż tego mieszkania. Czyli mamy do czynienia ze sprzedażą, jest nabywca i wtedy te środki uzyskane ze sprzedaży są dzielone, wpływają na poczet zadłużenia. To, co zostaje po podziale, przypada właścicielowi. Prezes Hutnika mówi wprost, że działania windykacyjne będą podejmowane wobec spółdzielców nawet z miesięcznym zadłużeniem. Na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku zadłużenie z tytułu niepłacenia czynszów bądź za wynajem lokali czy garaży to 6 milionów złotych.